wystarczyć jako odpowiedź, jeżeli zostanie zrealizowany. Ale wtedy, jeżeli ktoś stawia taką tezę, że może być zrealizowany, to może to zapytać, no dobrze, ale co wy zrobiliście dla rolnictwa? Co wy zrobiliście dla rolnictwa? Czy jest tak, jak niektórzy twierdzą, że i za waszych czasów nic nie zostało zrobione, albo jak ostatnio stwierdził wiceminister Kołodziejczak, dzisiaj nawet, no, rujnowany, niszczony był rynek. Otóż myśmy, proszę państwa, jeszcze raz wrócę do tego określenia, potraktowali to nasze zobowiązanie naprawdę bardzo poważnie. I pominę już to, że wieś korzystała z tej nowej polityki społecznej, na przykład 500+, no dzisiaj 800+, to przecież w większości wieś, bo więcej jest dzieci na wsi niż w mieście. Te inne elementy tej polityki, także oczywiście, choćby wyprawka szkolna i wiele innych drobniejszych, to też dotyczyło wsi. Ale weźmy inne kwestie. Weźmy, proszę państwa, kwestie ludzi starszych na wsi. Ważna sprawa. No, myśmy wprowadzili po pierwsze zasadę, że nie trzeba oddawać ziemi, żeby dostać emeryturę, tą KRUS-owską. Po drugie, że ta emerytura KRUS-owska najniższa nie może być niższa niż najniższa ZUS-owska. Przedtem tak nie było, one były wyraźnie niższe w wielu wypadkach. I to jest zmiana duża. Do tego dochodzi 13. i 14., która była częścią ogólnej polityki, no ale też dotyczyła wsi. A poza tym dodatki, proszę państwa, dodatki dla sołtysów, którzy przynajmniej przez 8 lat byli sołtysami, mówię o dodatkach do emerytur, 300 zł. Dla OSP dodatki 230 zł. No i szanowni państwo, to już troszeczkę inna dziedzina, bo tutaj mówiłem o ludziach w wieku emerytalnym, a więc już, no, nie młodych, ale kwestia związana z kołami gospodyń wiejskich. No to jest co prawda przedsięwzięcie zupełnie innego charakteru, bo to chodzi o aktywizację, także aktywizację kulturową wsi. No ale jak chyba wszyscy państwo wiecie, no wprowadziliśmy tutaj to wsparcie finansowe i to naprawdę daje bardzo dobre efekty. Do 15 roku te koła się zwijały, a teraz się szybko rozwijają, nawet powstają takie koła, w miastach. No a poza tym ja państwu przypomnę, że w polityce likwidatorskiej takim elementem, może najbardziej bolesnym, była podwyżka wieku emerytalnego. Jeżeli chodzi o panie, o kobiety, to było 12 lat, 55-67. Myśmy to o 7 lat obniżyli. To też jest tutaj rzecz bardzo ważna. Teraz, proszę państwa, wszelkiego rodzaju fundusze interwencyjne, no suszowe. Oczywiście suszowe jest wtedy, kiedy jest susza. Największe były w 18 i 19 roku. No ale to razem 4,5 miliarda na to suszowo poszło. Sprawa tego pomoru świń. 650 milionów na to poszło, na dodatki z tym związane. Szereg różnego rodzaju, ja mówię w tej chwili o tych sprawach mniejszych, funduszy
takich, które mają służyć wsparciu energetyki, Mój Prąd, Energia na Wsi. To są fundusze, które przez cały czas działają. Fundusz, o którym tutaj rozmawiałem także z panem wójtem, nie tyle rozmawiałem o funduszu, co o jego konkretnym zastosowaniu. To znaczy fundusz przy BGK, mający wspierać inwestycje. Fundusz gwarancyjny dla inwestycji rolnych. Szereg funduszy, które dotyczą tworzenia inwestycji energetycznych, elektrowni wodnych, biogazowni, elektrowni wiatrowych. To są sumy sięgające 25 milionów na przykład do jednej inwestycji i to jest pomoc bezzwrotna. I to są, proszę Państwa, przedsięwzięcia z tej dziedziny, która tak jakby zupełnie bezpośrednio oddziałuje na kształt wsi, ale zaraz będę mówił o tych największych, ale jeszcze przedtem wspomnę o takich przedsięwzięciach, które może mają nieco innego rodzaju charakter, ale które, jak sądzę, też wsi dobrze służą. To jest ten bezpośredni handel, te darmowe targowiska. W niektórych, przynajmniej także dużych miastach, na przykład w Łodzi, to świetnie idzie. To wymaga pewnej inicjatywy, ale to jest wszystko za darmo. Można sprzedawać bezpośrednio z gospodarstw rolnych swoje towary do 100 tysięcy miesięcznie, to jest bez żadnego podatku. Można sprzedawać nawet towary poza zwierzęcymi do restauracji i innych punktów żywieniowych. Czyli nawet zawierać takie dłuższe umowy o dostawach, a nie tylko sprzedawać klientowi indywidualnemu. To też jest, proszę Państwa, zupełna nowość. Są też regulacje, myśmy je wprowadzili, które utrudniają oszukiwanie rolników przez wielkie sieci handlowe. A to oszukiwanie, kredytowanie się u rolników, często niebogatych, przez bardzo bogate sieci handlowe, bo to odwlekanie płatności to jest przecież w gruncie rzeczy kredytowanie się, to było przecież rzeczą nagminną. Teraz to zostało wyraźnie ograniczone. Ale, szanowni Państwo, na koniec, chociaż tam by można było wymieniać jeszcze inne przedsięwzięcia, te przedsięwzięcia największe, to znaczy Państwowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, Państwowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, dokładnie mówiłem państwowe, to są rządowe, dokładna nazwa to są rządowe fundusze. To jest, proszę Państwa, razem 33 miliony złotych na pierwszy 20 miliardów oczywiście złotych, miliardów złotych, na pierwszy 20 miliardów, na drugi 13 miliardów złotych. No i wreszcie ten największy fundusz strategiczny, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych. To jest łącznie około 60 miliardów złotych, 99% gmin to otrzymało. Chociaż to otrzymywały różne gminy, to głównym profitentem były gminy wiejskie i małe ośrodki miejskie, które są ściśle związane z wsią, ściśle związane na ogół z rolnictwem. Czyli razem wziąwszy, to było wprowadzenie, jeżeli chodzi o tą drogę awansu wsi nowej jakości. Myśmy, szanowni Państwo, potrafili to zrobić. No a dzisiaj jesteśmy często atakowani. Już wspominałem to o tym jednym ataku. Trzeba odbudowywać zrujnowany rynek. To co, jakbyśmy nic nie dawali i pozostawiali to niewidzialnej ręce rynku, to byłoby lepiej? Nie, proszę Państwa, to byłby powrót do lat 90. No tutaj trochę ludzi w wieku dojrzałym jest i te lata 90. pamięta. No ja pamiętam je znakomicie, już byłem wtedy w całkiem średnim wieku.
I szanowni państwo, ja tutaj na tych terenach jechałem w 91 roku, już w zaawansowanym wrześniu, przez nieskoszone pola. Po prostu nie zrzęto nawet pól z zbożami. Nie wiem dokładnie, jakie to było zboże. Nie jestem taki dobry w tym rozpoznawaniu, ale to widziałem. Ale tu jeszcze było lepiej. A na tych innych terenach, na północy, gdzie wtedy też byłem, no po prostu jedno gigantyczne nieszczęście. Nędza z bidą. I naprawdę, no pierwsza zmiana pozytywna, to trzeba przyznać, no nastąpiła po włączeniu nas, wejściu do Unii Europejskiej. Te dopłaty trochę zwiększyły ilość gotówki na wsi. To pomogło. Rolnicy to świetnie wykorzystywali. Ci z zachodu często mówili, no rolnicy to wezmą i przepraszam bardzo, że tak mówię, ale to cytaty, to nie moje słowa, że przepiją. A tak naprawdę znakomicie się tymi pieniędzmi posłużyli i to nie tylko dla siebie, ale także dla swoich dzieci, żeby mogły chodzić do szkoły, bo przecież bardzo często przedtem nie było pieniędzy na to, żeby dziecko po podstawówce wysłać do szkoły, bo trzeba było płacić za bilety. Naprawdę na wsi była straszna sytuacja. I my dziś w tym okresie, w ciągu tych 8 lat doprowadziliśmy do tego, bo to jest taki wskaźnik syntetyczny, że przeciętny dochód rozporządzalny na miesiąc we wsi, czyli w rodzinie wiejskiej, w gospodarstwie domowym na wsi i w mieście się bardzo do siebie zbliżyły. Jeszcze ciągle jest przewaga miasta, ale to jest już dzisiaj przewaga bardzo niewielka, taka prawie nieodczuwalna. I to naprawdę jest, proszę państwa, duży sukces. I my uważamy, że tą naszą misję, szanowni państwo, nie tylko podjęliśmy, ale żeśmy ją także w dużej mierze zrealizowali. Chociaż oczywiście do tego momentu, w którym byśmy mogli powiedzieć, że już jest pełne wykonanie tego zadania. Zadania, proszę państwa, narodowego, bo jeżeli mamy być narodem, wspólnotą narodową, to musimy mieć wszyscy równe prawa. Ale nie te równe prawa zapisane w Konstytucji, tylko naprawdę równe prawa, naprawdę równe szanse. I to jest nasz cel. I my chcemy wrócić do władzy, wcale tego nie ukrywamy. To jest cel podstawowy dzisiaj partii. Po to, żeby tą drogą iść dalej. Myśmy na przykład, szanowni państwo, nie mieli żadnych oporów, kiedy się okazało, że trzeba zatrzymać import zboża z Ukrainy. W kwietniu zeszłego roku, czyli już prawie rok temu, we wsi Łyse mówiłem, że to zrobimy i zrobiliśmy. Uzasadniałem to i mówiłem także, że nawet jeżeli ta wojna się skończy, a mam nadzieję, że się skończy, skończy się zwycięstwem Ukrainy, Ukraina się obroni i my będziemy musieli zawrzeć jakiś układ z Ukrainą. Taki porządny układ międzynarodowy. To tam muszą być zagwarantowane interesy polskiego rolnictwa. Bo polskie rolnictwo, szanowni państwo, po prostu musi istnieć. To jest sprawa i naszej tożsamości, także tożsamości kulturowej, bo tutaj wieś jest, można powiedzieć, takim miejscem, gdzie ona trwa najmocniej, ale jest także zabezpieczeniem dla tego, co określamy jako bezpieczeństwo żywnościowe. No jest zajęciem dla niemałej części Polaków ciągle. Jest podstawą znacznej części naszego eksportu. Znaczna część naszego eksportu to jest eksport towarów, które są produkowane w oparciu o to, co robi wieś. Często są produkowane są także na wsi. Nikt nie może od nas się domagać, nawet w imię przyjaźni i nawet w sytuacji, kiedy sam rzeczywiście bohatersko się broni, broniąc także nas, my tego nigdy nie kwestionujemy i pomagamy jak możemy, od nas, żebyśmy
popełniali samobójstwo. A to będzie samobójstwo wsi, ale to będzie samobójstwo Polski także. I te żądania z tej uchwały, to jest obrona Polski. To nie jest tylko obrona polskiej wsi. I my, proszę Państwa, powtarzam, stawiamy i będziemy stawiać tą sprawę naprawdę z najwyższą powagą. Ale żeby o tym powiedzieć, można powiedzieć, do końca, to trzeba też odnieść się do różnego rodzaju zarzutów, które wobec nas padają. Pierwszy z nich dotyczy tego, że chociaż on pada rzadko, że ten mechanizm, który zorganizowaliśmy i który ruszył, mechanizm odbudowy tego wszystkiego, to zniknęło w ramach tego procesu likwidatorskiego, no nie jest taki zupełnie pełen. Bo na przykład odbudowaliśmy 150 komisariatów, a zlikwidowano około 800. No to nie jest prosta sprawa. Wiecie Państwo, że żeby działał komisariat policji czy posterunek nawet policji, no to muszą być policjanci. Bo bez tego no to jest po prostu gmach, który nikomu do niczego nie służy. I tutaj kłopoty są. A sprawa bezpieczeństwa na wsi jest też dla nas sprawą ogromnie ważną. To jest też ta sprawa, którą trzeba załatwić. I ta sprawa ma ten aspekt i my zrobiliśmy tutaj duży postęp, ale chcemy zrobić ten postęp jeszcze większy, dużo większy. Bo to jest sprawa tego bezpieczeństwa wobec kryminalistów. No kryminaliści są wszędzie, zdarzają się w każdym środowisku. Różni kryminaliści, ci od takiego zwykłego bandytyzmu czy chuliganerki, ale także i ci, którzy w sposób bardziej delikatny, w rękawiczkach, w garniturze, z krawatem, też różne rzeczy bardzo szkodliwe dla ludzi mogą zrobić. I z tym trzeba walczyć. Także na wsi. Ale bezpieczeństwo na wsi to jest na przykład, to jest ważna sprawa, bo dzieci giną, to jest bezpieczeństwo drogowe. Bezpieczeństwo drogowe to znaczy zabezpieczenie dróg, zabezpieczenie chodników, sieci, powtarzam, sieci, a nie kawałki dróg rowerowych. Bo dzisiaj rower jest modny i to dobrze, że ludzie jeżdżą na rowerach. Ale to nie może być tak jak w Warszawie, że jest 400 metrów na przykład, czy 600 drogi rowerowej, a później ona się kończy i nikt nie wie, co dalej. No. Czy jechać po chodniku, czy jechać po jezdni, czy w ogóle nie jechać, tylko prowadzić rower? Nie wiadomo. Otóż takie sieci w niektórych gminach powstały i takie sieci trzeba budować. Ale to wszystko trzeba wspierać, proszę Państwa, no bo to nie jest za darmo. I my, proszę Państwa, obiecujemy, że tą sprawę bezpieczeństwa, takiego szeroko rozumianego bezpieczeństwa życia na wsi, będziemy załatwiali. I wreszcie jest, Szanowni Państwo, kwestia różnego rodzaju oskarżeń, a także tego, co robi druga strona. Zacznę może od tej drugiej kwestii. No, właśnie się zakończyły, no tutaj trzeba użyć cudzysłowu, chociaż był przewodniczący Solidarności Wiejskiej podczas tych rozmów, rokowania z premierem Tuskiem i ministrem Kołodziejczakiem. Otóż minister Kołodziejczak mówił, że no bardzo konkretne sprawy, 15 marca przyjdą jakieś dobre wiadomości. No, na razie nie przyszły, więc nie chcę z góry mówić, że tam nie będzie nic dobrego, chociaż sądzimy, że to będzie raczej tylko to, co już zostało dawno zapowiedziane, między innymi przez naszego komisarza Wojciechowskiego. To znaczy, że nie będzie tego ugorowania i że z prezydentami będzie tam trochę lepiej niż jest w tej chwili. No to nie ma takiego znaczenia przełomowego. To nie jest powiedzenie nie Zielonemu Ładowi. Proszę Państwa, Zielony Ład to...
To jest po prostu pewien rodzaj religii, która dzisiaj jest wyznawana. No w skrajnych wypadkach to są ci ludzie, którzy biegają po różnych miejscach i krzyczą, planeta się pali. No do nich należy pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, który się wybiera na prezydenta Polski. No dziękuję za to powiedzenie, bo mnie nie wypadało. I to trzeba zatrzymać w sposób bardzo zdecydowany. I my w tym kierunku idziemy i będziemy w tym kierunku naciskać, a kiedy odzyskamy władzę, oby jak najszybciej, to powiemy to także w Unii Europejskiej. Koniec z tym szaleństwem. Koniec z tym szaleństwem, które nie ma żadnego uzasadnienia. Nawet gdyby przyjąć. Że zmiany klimatyczne, które są oczywiste, no każdy je dostrzega, każdy, który coś pamięta, nie jest dzieckiem, dostrzega, że klimat był kiedyś w Polsce inny niż jest w tej chwili. Tylko, szanowni państwo, w ciągu tego przeszło tysiąclecia naszych dziejów, te zmiany klimatyczne następowały przynajmniej kilkakrotnie, w takiej formie już ostrej. Mała epoka lodowcowa i okresy bardzo ciepłe. Na przykład w okresie, kiedy nasze państwo powstawało, było bardzo ciepło tutaj. Później było chłodniej, później była mała epoka lodowcowa, czyli było naprawdę zimno. Później znów się ociepliło. Czyli krótko mówiąc, twierdzenie, że to wynika z aktywności człowieka, jest co najmniej dyskusyjne. Ale nawet gdyby nie było dyskusyjne, to cała Europa to jest no 7-8% emisji w skali światowej. No to jak nawet to zostanie zmniejszone bardzo radykalnie, to w skali światowej to będzie zmiana zupełnie minimalna. A ci inni jakoś się tak nie spieszą. Jakoś im tak nie spieszno do tego, żeby powtarzać te europejskie przedsięwzięcia. Ci najwięksi, no jak ich nazwać, emisja, eminenci, no to to, że co innego oznacza, kto, emitenci, dobrze mi tutaj pan premier podpowiada, emitenci. Otóż ci najwięksi emitenci, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, no także Ameryka Południowa, w szczególności Brazylia, to są kraje, które coś tam robią, często jak Chiny się z tego później wycofują, chociaż to było nieporównanie łagodniejsze niż tutaj. Tak naprawdę no wszystko jest po staremu. Więc to nawet by przyjąć ten ich pogląd, po prostu wielkiego znaczenia nie ma. A rozsądni specjaliści od tych spraw, od ekologii, mówią tak, jedni ci bardziej radykalni, jak pewien już emerytowany profesor, który powiedział, że on już może to powiedzieć, bo już mu nic nie mogą zrobić. No. Ma swoje lata, emeryturę, nie mogą go zniszczyć. Otóż on powiedział tak, że to wszystko, co człowiek robi na Ziemi i co prowadzi do emisji CO2, metanu, jeszcze także innych elementów, to można porównać do skutków zapalenia zapałki w wielkiej hali sportowej. Czyli nie w takiej jak ta, przy całym szacunku dla tej, tylko takiej 20 razy większej i także dużo, dużo wyższej. Tak zapalić zapałkę to jest mniej więcej taki skutek jak to. Czyli to jest skutek praktycznie żaden. No, proszę. A, no tak. Dziękuję bardzo jeszcze raz, bo to chyba pani też. Czyli to jest w ogóle bez znaczenia. Inni, jak taki też bardzo znany duński krytyk tej polityki,
mówią, że to ma jakieś znaczenie, ale to jest znaczenie, w którym ludzkość może sobie spokojnie dać radę, bo to jest mimo wszystko czynnik drugorzędny. No podstawowe są te przemiany klimatyczne, na które my, ludzie, mimo tego ogromnego rozwoju techniki, przynajmniej w tej chwili, bo ten rozwój techniki może przecież postępować, nie mamy żadnego wpływu. A pamiętajcie Państwo, bo o tym też trzeba powiedzieć, Zielony Ład to jest próba także wprowadzenia tych ograniczeń odnoszących się do metanu i do CO2, tych opłat także do rolnictwa, no to by oznaczało ono zupełną ruinę rolnictwa, kompletną, nawet przy dobrych cenach, bo to są naprawdę wysokie opłaty i one do tego jeszcze zostały skierowane na giełdę. Te prawa emisyjne zostały skierowane na giełdę. Dlaczego akurat w Lipsku, tego nie wiem. No po prostu, żeby Niemcy na tym skorzystali, a mechanizm giełdowy prowadzi do tego, że te ceny stale rosną i one będą przynajmniej do pewnego bardzo wysokiego poziomu rosły. No, jeśli to wprowadzić na budownictwo, ale także oczywiście to budownictwo indywidualne, a w tej chwili na wsi się naprawdę dużo buduje, no w wielu miejscach te wsie są zupełnie przebudowane, zupełnie inne niż były kiedyś, no to to jest i na wsi, w miastach oczywiście tak samo, no też ruina przeciętnego obywatela, który ma dom, segment, czy nawet mieszka w bloku, ale też będzie musiał uczestniczyć w opłatach odnoszących się zarówno do tam różnego rodzaju przedsięwzięć budowlanych, które będą musiały być podejmowane w tym bloku, jak i do tych opłat stałych, bo nie da się uczynić czegoś takiego jak budynek, który nie ma żadnej emisji. To są już wszystko akty zupełnego szaleństwa. I dlatego to powiedzenie Zielony Ład do kosza jest może twarde, ale naprawdę uzasadnione. Naprawdę uzasadnione. Tu trzeba, proszę Państwa, odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi. Takiej, jakiej, proszę Państwa, zabrakło. Tak jak zabrakło niestety rozumu w czasach, kiedy Putin przygotowywał się, już jawnie mówił o tym, do agresji w Europie. No wiadomo było, mój brat to przecież powiedział w 2008 roku publicznie w Tbilisi, że pierwsza po Gruzji będzie Ukraina. No to jednak nie podjęto zbrojeń, nie zaczęto produkować dużych ilości broni. Nie zaczęto budować, to jest niesłychanie ważne, dzisiaj to wychodzi na Ukrainie, dużych ilości amunicji i dzisiaj mamy taką sytuację, jak mamy, a ta wojna mogłaby się już skończyć i to zwycięzcą Ukrainy, gdyby to wszystko było i gdyby to przekazywano. I my, Polacy, bylibyśmy w tej rzadkiej w naszej historii, czy właściwie niespotykanej sytuacji, że ktoś przelewa krew za nas. A my na tym też korzystamy, oczywiście wspierając, ale też korzystamy. Więc też musimy o tym pamiętać, że ta odwaga, ale także rozeznanie, rozumienie tego, co się dzieje, jest niesłychanie wręcz ważne. I dlatego tak szkodliwe są, Szanowni Państwo, te wszystkie działania zmierzające dzisiaj do zrobienia czegoś naprawdę horrendalnego. Otóż próbuje się przeciwników Zielonego Ładu uczynić jego zwolennikami albo zgoła nawet jego twórcami. Bo to właśnie Prawo i Sprawiedliwość jest oskarżana o to, że wsparła Zielony Ład, albo może nawet, i tu podstawą jest no jeden może niespecjalnie przemyślany tweet komisarza Wojciechowskiego, że nawet była jakimś inicjatorem tego. Tu chcę Państwu jasno powiedzieć. To jest absolutna nieprawda. Można to prześledzić, patrząc na
poszczególne etapy działania wokół tej kwestii w Unii Europejskiej. Pamiętajcie Państwo, że Unia Europejska troszkę przypomina, czy może odwrotnie, to Polska przypomina dzisiejszą Unię Europejską, tam prawo, czyli traktaty nie są po prostu przestrzegane. I procedura, która prowadzi do tego 55, a teraz jeszcze, przecież są jeszcze bardziej ambitne programy, chodzi już o 90, a nie o 55, mówię oczywiście o procentach. Otóż to wszystko przebiega poza tym, co powinno być tutaj decydujące, czyli procedury przewidujące prawo weta. Takie procedury właściwie są dzisiaj przestrzegane już tylko w Radzie Europy, a trzeba odróżniać Radę Europy, spotkanie premierów i prezydentów państw, która podejmuje decyzje kierunkowe, polityczne, od Rada, dokładnie Rad Europejskich. To są spotkania ministrów poszczególnych. To tak się mówi, że to jest w różnych formatach, to znaczy w zależności od tego, w jakiej specjalności ministrowie się spotykają. Przy czym tam obowiązuje taka bardzo dziwna zasada. No, dajmy na to, że spotykają się ministrowie przemysłu, ale w programie nagle w ostatnim punkcie wrzucona jest jakaś decyzja odnosząca się sensu stricto do rolnictwa. To jak Państwo sądzicie, mogą podjąć decyzję w tej sprawie czy nie? Mogą. Właśnie w tej praktyce mogą. Cała rzecz polega na tym, że mogą. Że można tym manewrować, oszukiwać ludzi, którzy się nie znają na tej dziedzinie, nagle stawiać przed tego rodzaju decyzjami. I te decyzje w pewnych wypadkach, one są określone w traktatach, powinny zapadać jednomyślnie, bo generalnie zasadą jest większość, różne rodzaje większości. Ale są takie decyzje dotyczące Zielonego Ładu, niewątpliwie należą do tej kategorii, które powinny być właśnie jednomyślnie podejmowane. Tylko, że Szanowni Państwo, z tej jednomyślności w tej chwili nic nie zostało. Oni tego po prostu nie stosują. No taka jest prawda. Nie stosują i koniec. No. Dzisiaj w Unii Europejskiej jest tak, że jak się kogoś chce ukarać, tak jak choćby kiedyś posła Czarneckiego, i to na to jest potrzebne 2/3 głosów. Było głosowanie, 2/3 głosów nie było. No to oni uznali, że głosy wstrzymujące się, które przy takich głosowaniach są w każdym parlamencie świata traktowane tak jak głosy przeciw. Jak nie poparł, to znaczy, że jest przeciw, no tylko z jakichś względów się wstrzymuje, bo 2/3 musi dotyczyć całej liczby głosujących. A wstrzymanie się, no to jest też głosowanie. No to oni mówią, że to nie, to tych wstrzymujących się nie liczy, bo wtedy jest 2/3. No i w ten sposób przestał być wiceprzewodniczącym Rady Europejskiej poseł, europoseł Czarnecki. I to jest tylko przykład, proszę Państwa. W tej procedurze, która została podjęta w tych sprawach, nigdy nie było momentu, w którym można było powiedzieć weto. A jeżeli to stawało na Radzie Europejskiej, a tam stawały różne sprawy z tym związane, to nigdy nie było tak i to można z łatwością udowodnić przy pomocy faktów, przy pomocy po prostu stenogramów, żeby nasz premier, bo on w tej chwili bywa na Radzie Europejskiej, teoretycznie mógłby być też i prezydent, ale no, w tej chwili jest tak, że bywa premier. Otóż nigdy nie było tak, żeby on był za tym. Nigdy. A wielokrotnie był przeciw, właściwie zawsze był przeciw tym wszystkim kolejnym decyzjom. I to jest prawda. A cała reszta to są bajki, kłamstwa i oszustwa. I my oczywiście wyjdziemy w pewnym momencie na konferencję prasową, gdzie to już będzie pokazane punkt po punkcie z datami poszczególnych decyzji, tak żeby całą tą opowieść zdezawuować. Prawo i sprawiedliwość. A tutaj premier po prostu realizuje linię partii i konsultuje swoje decyzje. Otóż Prawo i Sprawiedliwość od samego początku było przeciwko temu szaleństwu.
i szanowni państwo, będzie dalej. I chciałbym na końcu powiedzieć państwu tak. Jeżeli ktoś chce zapewnić przyszłość polskiemu rolnictwu, przyszłość bezpieczną i przyszłość polskiej wsi, przyszłość wzrostu, tego, który no widać dzisiaj po prostu gołym okiem na polskiej wsi, to w różnych częściach naszego kraju. Chcę, żeby to był proces trwały, żeby procesem trwałym było też to, że inne współczynniki określające status ludzi na wsi wzrastały, to musisz wiedzieć jedno. Taka polityka ma dzisiaj w Polsce jednego tylko realizatora. Takiego, który się sprawdził. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość. Ja, szanowni państwo, naprawdę boleję nad tym, że partia, która odwołuje się do dziejów ruchu ludowego, bardzo pięknego ruchu, który stworzył naprawdę wspaniałą elitę chłopską, niestety zniszczoną przez, w ogromnej większości przez Niemców, a później przez komunizm, to jest formacja, która dzisiaj włącza się w te akcje likwidatorskie, której szef bierze na siebie odpowiedzialność za takie wyczyny, bo to tak trzeba określić, jak podniesienie o 12 lat wieku emerytalnego dla pań, dla kobiet na wsi, że we wszystkich tych działaniach, które są choćby w tej chwili podejmowane, twardo stoi po tamtej stronie. Że stoi po tamtej stronie nawet wtedy, kiedy dochodzi do takich wydarzeń, jak teraz miały miejsce w Warszawie. Była wielka demonstracja, tradycyjnie przyszła pod Sejm. Wszystkie większe demonstracje i mniejsze też przychodzą pod Sejm. No tak jest, bo tak jest w każdym demokratycznym państwie. I nic tam się takiego nie działo, jak teraz niektórzy próbują głosić, jak jakaś próba szturmu na Sejm. Nawet cienia tego nie było. Nie było po prostu absolutnie nic, co by to choćby w jakikolwiek sposób zapowiadało. Było tylko to, w czym Platforma Obywatelska i jej ludzie się wyspecjalizowali jeszcze za poprzednich swoich rządów, czyli prowokacja. Ale zauważcie państwo, że ta prowokacja była robiona w taki sposób, że właśnie no dziecko nawet, to w każdym razie no, takie trochę już wrosłe dziecko, mogło się w tym orientować. No, ludzie ubrani różnie, ale buty służbowe, rzucali kamieniami, kostką, która tam leżała, no skąd ona się tam wzięła, nigdy jej tam normalnie nie ma, w policji, no nie osobiście, no. Taki silny nie jest. Ale w każdym razie na pewno to zorganizowano, rzucali w policję. Ale to nie było jakieś wielkie bombardowanie. Policja, i to już jest przestępstwo oczywiste, odrzucała w niektórych wypadkach. Nie mówię, że masowo, ale zdarzały się takie wypadki. Używała gazu, chciała użyć wody, no tylko posłowie naszego klubu, szczególnie jeden taki prawie dwumetrowy, najlepiej się do tego nadający, chociaż my takich w klubie mamy dużo. To tylko ja jestem taki mały. Otóż poseł Woś, żeby tutaj już go uczcić, stanął z legitymacją poselską naprzeciw tej wielkiej takiej armatki wodnej i powiedział: lejcie. Stanął obok niego drugi poseł, tylko nie ukrywam, że w tej chwili nie pamiętam dokładnie który, taki mniej okazały. I proszę państwa, no nie lali tą wodą. A lanie wodą przy no, niewysokiej temperaturze, bo nie było jakoś bardzo zimno, ale ciepło też nie było, dla ludzi ubranych jednak w ciężkie stroje, którzy nie mogliby ich przecież zdjąć, byliby w tym mokrym ubraniu przez dłuższy czas, no to jest stwarzanie
przynajmniej dla niektórych z nich, no, niebezpieczeństwa, no, poważnej choroby, w tym zapalenia płuc, co dla ludzi starszych, a tam ludzie starsi też byli, jest chorobą naprawdę groźną, wcale nierzadko kończącą się niestety śmiercią. I to wszystko, szanowni państwo, nie jest przedmiotem żadnej refleksji, także ze strony PSL-u, bo ja już nie mówię o Platformie. Platforma to robiła z marszami niepodległości, robiła to przy innych okazjach. Była operacja Widelec, gdzie jak była ta akcja przeciwko kibicom, gdzie kilkuset Bogu Ducha winnych ludzi, którzy szli z jednego miejsca, to znaczy szli na stadion Polonii, zatrzymano. Później zatrzymano w aresztach, nad częścią się znęcano, było tam mnóstwo procesów w tej sprawie. I nigdy, proszę państwa, to tak naprawdę nie zostało do końca rozliczone. I niektórzy mówili, no 8 lat żeście rządzili. No ale proszę państwa, myśmy nigdy nie zrobili porządku w wymiarze sprawiedliwości, bo nam to, już nie będę mówił o szczegółach, ale po prostu uniemożliwiono. No, przecież myśmy odpowiednio ustawy uchwalali. Tylko tego bez ustaw my nie jesteśmy nimi. No oni przy mocy uchwał to próbują robić albo siłą, przez policję. No my działaliśmy praworządnie, musieliśmy mieć ustawy. No nie wysłaliśmy policji czy tych silnych ludzi do Sądu Najwyższego i nie rozgonili. No w ogóle nam nic takiego do głowy nigdy nie przychodziło. Tylko chcieliśmy po prostu nowych ustaw, bo to byłaby podstawą do tego, żeby sądy oczyścić ze złych ludzi. Bo przecież sądy w Polsce nie przeżyły nigdy dekomunizacji. Pamiętajcie, proszę państwa, że w takim NRD to z sądów, na przykład w takim Berlinie, to wyleciało prawie 60% sędziów. Gdzie indziej trochę mniej, ale też bardzo dużo. A u nas nic się nie stało. No, pan Strzembosz, który kiedyś był po naszej stronie, a teraz jest niestety po tamtej, no po prostu jak został prezesem Sądu Najwyższego, to powiedział, że sądy się samo oczyszczą. No, no tak się oczyścił, jak każdy widzi. No. Znaczy pani ma całkowitą rację, tylko że oni ich nosili. No nie wiem oczywiście, czy to była jedyna przyczyna, ale w wielkiej mierze dlatego, że jak się kogoś zatrzymało, nawet za opluwanie, przeklinanie i atakowanie, także fizyczne, to sądy uniewinniały, a często nawet kazały płacić jeszcze odszkodowania. Pani zwana babcią Kasią dostawała odszkodowania. Tak, proszę państwa, napis, który jest co miesiąc umieszczany na pomniku zamordowanych, bo ja używam tego słowa z całą świadomością, jestem absolutnie przekonany, że to był zamach, zamordowani i są na to dowody, zamordowanych w Smoleńsku. Napis, który obraża w sposób bardzo brutalny mojego świętej pamięci brata, no jest chroniony przez policję. No okazuje się, że to jest prywatna własność, czyli jak na grobie rodzinnym każdego z państwa ktoś umieści obraźliwy napis wobec pochowanych, czyli ludzi zmarłych, bo w Polsce jest tradycja szacunku dla zmarłych, no to nie wolno państwu tego ruszyć, bo to jest prywatna własność. No, a to jest aż sędzia Sądu Najwyższego to zatwierdzała. No mamy takie dzisiaj sądy, proszę państwa. Więc pamiętajcie państwo o tym, że myśmy po prostu pewne rzeczy chcieli zrobić, ale po prostu się nie udało. No historycy już rozliczą, kto tutaj był winien, ja w tej sprawie nie będę mówił, ale tak to wyglądało. Myśmy wiedzieli, że naprawę polskiego państwa, które ciągle nie zostało niestety naprawione, trzeba zacząć od naprawy sądów. Tylko oni w tej chwili nie tylko sądów nie naprawiają, tylko chcą, żeby były jeszcze bardziej pod ich butem niż to kiedyś mówił poseł Neumann, że sądy są nasze. Teraz mają być jeszcze bardziej ich. I to, szanowni państwo, na naprawdę Polsce źle zapowiada. Ale to, co powiem na końcu, to, że myśmy, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości, nie z takich terminów wychodzili, jak to mawiał Zagłoba. I szanowni państwo, jeszcze będzie pewnie wiele akcji.
przeciw nam i przeciw tym wszystkim, którzy naprawdę chcą dobra naszego kraju, bo ten rząd nie chce dobra naszego kraju, realizuje jakieś zewnętrzne plany. Otóż będzie, no pani bardzo celnie, otóż proszę państwa, my będziemy walczyć i powtarzam, byliśmy w dużo gorszych sytuacjach. 19, my 60, Platforma Obywatelska, a w końcu wygraliśmy. I tym razem też wygramy. Dziękuję.